W naszych wiadomościach m.in. o warsztatach gospel, które odbyły się w Bielsku-Białej, o wprowadzeniu relikwii świętego Józefa Bilczewskiego w Kętach. Powiemy także o mszy dziękczynnej za beatyfikację matki Małgorzaty Szewczyk w Żywcu. Kilkaset osób z całej Polski wzięło udział w czwartych międzynarodowych warsztatach gospel w Bielsku-Białej. Uczestnicy zajęć pod kierunkiem gościa z USA uczyli się, jak wyrażać poprzez muzykę i śpiew dobrą nowinę. Efektem wspólnych prób i ćwiczeń był finałowy koncert chóru w bielskim kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Aleksandrowicach. Znajecie tych ludzi? Jeśli nie, to już mówimy, co jest grane. Grany jest gospel i to już po raz czwarty. W Bielsku-Białej odbyły się czwarte międzynarodowe warsztaty gospel, zorganizowane przez Fundację Drachma. Odwiedziliśmy salę prób w piątkowy wieczór. Był to pierwszy dzień warsztatów. O, koniec przerwy. No to zaczynamy śpiewanie. Rozpoczynamy od takiego bardzo ważnego momentu dla nas. On dla mnie ma ogromne znaczenie. Jest to moment naszej wspólnej modlitwy. To, co Pan Jezus nam powiedział, że jeżeli zgodnie o coś prosić będziecie, tego wszystkiego udzieli Wam Ojciec, który jest w niebie. Taką naszą bardzo głęboką prośbą jest teraz prośba o pokój na całym świecie. I chcielibyśmy te właśnie warsztaty ofiarować w intencjach pokoju. Oprócz Zuzanny Pradeli, która jest pomysłodawczynią imprezy, warsztaty prowadził pochodzący z Detroit Brian Fentress, który z Polską ma nawet całkiem dużo wspólnego. Przyjechałem do Polski w 2005 roku. Od tamtego momentu jeszcze kilka razy latałem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, ale tak licząc w sumie, to w Polsce mieszkam 4 lata. Teraz mieszkam w Poznaniu i jest cudownie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wprowadził 16 września do kościoła Najświętszego Pana Jezusa w Kętach relikwie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Były sekretarz błogosławionego Jana Pawła II przewodniczył mszy świętej, podczas której wierni mogli po raz pierwszy ucałować relikwiarz z doczesnymi szczątkami świętego urodzonego w położonych niedaleko Kęt Wilamowicach. W homilii metropolita lwowski, zastanawiając się nad tym, czym jest powołanie do świętości, podkreślał, że nie jest to dążenie do bycia doskonałym, lecz pragnienie naśladowania Boga. Pragnie kochać Boga samego siebie i bliźniego dojrzałą miłością, mimo że pozostaje niedoskonały w sferze cielesnej, emocjonalnej, intelektualnej, moralnej czy społecznej. Świętość zatem jest procesem dojrzewania do doskonałego wypełnienia przykazania miłości. Arcybiskup Mokrzycki przypomniał, że świętość jest ludzką drogą opartą na wierności w małych rzeczach. Przyjmując relikwie świętego, bądźmy jak on, wierni w naszych małych postanowieniach, drobnych sprawach, a Bóg zatroszczy się o resztę. Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach. Arcybiskup zmarł 20 marca 1923 roku. Jego zabalsamowane serce umieszczono w kaplicy błogosławionego Jakuba w Bazylice Katedralnej we Lwowie, a zwłoki zgodnie z życzeniem zostały złożone w grobie na cmentarzu janowskim, gdzie grzebano ubogich. Beatyfikował go w 2001 roku błogosławiony Jan Paweł II. Kanonizacji dokonał 23 października 2005 roku w Rzymie Benedykt XVI. Msza święta dziękczynna za beatyfikację matki Małgorzaty Szewczyk, założycielki Zgromadzenia Sióstr Serafitek, odprawiona została 22 września w Żywieckiej Konkatedrze. Zakonnice z tego zgromadzenia od 120 lat są obecne w Żywcu.
Pod koniec XIX wieku serafitki założyły w Żywcu ochronkę dla dzieci przy ulicy Sobieskiego. Jak podkreślił w kazaniu ksiądz infuat Władysław Fidelus, służba najmłodszym i najbardziej potrzebującym to główne cele tego zgromadzenia. Siostry z tego zgromadzenia serafitki pracują dlatego na rzecz ludzi niesamodzielnych, nieuleczalnie chorych, osób starszych i upośledzonych dzieci. Siostry angażują się też w pracę jako katechetki, pielęgniarki, przedszkolanki, kancelistki czy organistki. Kaznodzieja mówił o losach żywieckiej placówki edukacyjnej prowadzonej przez serafitki. Proboszcz przypomniał wpis, który w księgach parafialnych w 1964 roku dokonał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. Podczas wizytacji żywieckiej parafii przyszły papież wspominał o tym, że ówczesne władze państwowe odebrały siostrom serafitkom prowadzenie przedszkola, które było jedynym źródłem utrzymania. Ze względu na tę sytuację metropolita krakowski poprosił ówczesnego żywieckiego proboszcza, aby pomógł siostrom, przydzielając im pracę w zakrystii. W ten sposób od prawie 50 lat siostry posługują w żywieckiej świątyni. Internetowa telewizja Lumen z Bielska-Białej po raz pierwszy w swojej historii przeprowadziła transmisję drugiego Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbywał się w dniach od 19 do 22 września w Warszawie. Blisko 800 osób z całej Polski oraz goście z Włoch, Francji i USA spotkali się w 40-tysięcznej parafii pod wezwaniem w niebo wstąpienia Pańskiego na Ursynowie, by dzielić się doświadczeniami i zastanawiać, jak obudzić olbrzyma, czyli zaangażować świeckich w parafiach w głoszenie Ewangelii. Telewizja Lumen, mająca siedzibę w Bielskiej Kurii, przeprowadziła internetową transmisję na żywo niemal z wszystkich wydarzeń, jakie odbywały się w ramach kongresu. Mszy, modlitw, konferencji, warsztatów i konferencji prasowych. Relację tę śledziło ponad 10 tysięcy internautów w całej Polsce. W warszawskim spotkaniu środowisk związanych z nową ewangelizacją udział brali także przedstawiciele niektórych ruchów i wspólnot spod Beskidzia. Mamy świadomość, że nasze parafie kryją w sobie ogromny potencjał, napisali na zakończenie drugiego kongresu nowej ewangelizacji w przesłaniu odczytanym przez biskupa Grzegorza Rysia organizatorzy całego wydarzenia. Podkreślają w nim, że uświadomili sobie, iż są wezwani do przekazu wiary będącej osobistym spotkaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem, do przeżywania parafii jako pierwszego miejsca doświadczenia Kościoła w środowisku, w którym żyjemy, do troski o wzrost parafii, dokonujący się poprzez adorację, budowanie małych wspólnot, caritas, postawę uczniostwa, dzięki systematycznej katechezie dotykającej każdego człowieka na każdym etapie jego życia oraz poprzez ewangelizację. Sygnatariusze przesłania stwierdzili ponadto, że aby parafia stała się wspólnotą żywego Kościoła, wszyscy potrzebujemy nawrócenia pastoralnego, tak w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zaowocuje ono podjęciem istniejącego w Kościele bogactwa i różnorodności środków oraz metod służących przemianie i odnowie parafii, obudzeniu olbrzyma. Stronę lumen.tv.pl odwiedza coraz większa liczba osób. W skali miesiąca jest to już około 100 tysięcy internautów. Wychowawca, bez względu na to, czy jest to rodzic, nauczyciel czy katecheta, który nie zna celu wychowania, jest bezradny w tym, co robi, podkreśla ksiądz dr Marek Studencki, autor materiałów duszpasterskich do trzeciego tygodnia wychowania, który odbywał się w Polsce w dniach od 15 do 22 września. Inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich przebiegała pod hasłem „Wychowujemy do wartości, aby budowali życie na skalę”. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej zaznacza, że ważne jest to, by wszyscy sobie uświadomili, iż wychowanie musi mieć cel, który powinien być jasno i wyraźnie dostrzegany przez wychowawców. Jednocześnie ostrzega przed sytuacją, kiedy wychowawcy nie mają żadnego programu wychowawczego. To nie znaczy, że wtedy nie ma żadnego programu. Uruchamia się program ukryty, program, który jest wirusem. Wychowanie dalej trwa, tylko jest warunkowane przez czynniki, o których nie wiemy, których jesteśmy nieświadomi. To są najsilniejsze wpływy, które wynikają z okoliczności życia. To będą wpływy współczesnej kultury masowej, jakichś subkultur, wpływy pochodzące ze świata wirtualnego, w którym najczęściej dzisiaj bardzo długo w ciągu dnia młodzież żyje, w świecie nierzeczywistym. Kapłan diecezji bielsko-żywieckiej zaznacza, że inicjatywa Tygodnia Wychowania adresowana była do trzech środowisk wychowawczych: rodziny, kościoła i szkoły. Jego zdaniem trzeba dziś uwzględnić także czwartego wychowawcę, którym są media elektroniczne, przede wszystkim internet i internetowe komunikatory społeczne. I wydaje się, że ten czwarty wychowawca dzisiaj bierze górę. Dziś świat wchodzi sam przez okna internetu, telewizji do domu. Do tej pory, jeszcze niedawno, kiedy dziecko było w domu, wydawało się, byliśmy pewni, że jest bezpieczne. Teraz nie musi wychodzić na zewnątrz,
bo to, co jest na zewnątrz, wchodzi do środka domu i nawet nie wiemy kiedy. Wśród materiałów przygotowanych przez Komisję do Spraw Wychowania, Komisję Episkopatu Polski i Radę Szkół Katolickich znalazły się m.in. teksty rozważań, modlitwy wiernych, scenariusze specjalnych konferencji, materiały dla nauczycieli i rodziców, konspekty oryginalnych kateches dostosowanych do wieku uczniów, teksty nauczania o wychowaniu, pomoce liturgiczne. Na stronie www.tydzieńwychowania.pl można było pobrać i nadal można pobrać potrzebne materiały duszpasterskie dostępne. Są też audycje księdza studenckiego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Zapraszamy na kolejne spotkanie z nami już za tydzień, ale przedtem warto się wybrać na wydarzenia związane z tygodniem z Ewangelią. On rusza 27 mszą świętą w katedrze, a potem wystarczy zobaczyć w programie, jakie atrakcje przygotowano podczas tygodnia z Ewangelią.